piękna modlitwa wieczorna oraz Boże błogosławieństwo. Znów jeden dzień przeminął, zapada ciemna noc. Bądź naszym światłem, Panie Jezu, gdyż w Tobie pokładając ufność, spokojnie zasypiać będziemy. Nie pamiętaj naszych grzechów i czynów niegodnych, których się dopuściliśmy najświętszą krwią Twoją. O Panie, zmyj nasze winy, naszemu domowi i nam wszystkim błogosław. Chwała niech będzie Panu na niebieskim tronie i Jego Synowi jedynemu oraz Duchowi Świętemu, który nas uświęca teraz i po wszystkie wieki. Z głębokości wołam do Ciebie, Panie, Panie, wysłuchaj głosu mego. Nakłoń swe ucho na głos mojego błagania. Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie, Panie, któż się ostoi? Ale Ty udzielasz przebaczenia, aby Cię otaczano bojaźnią. W Panu pokładam nadzieję. Nadzieję żywi moja dusza. Oczekuję na Twe słowo. Dusza moja oczekuje Pana bardziej niż strażnicy świtu. Niech Izrael wygląda Pana. U Pana bowiem jest łaskawości obfite, u Niego odkupienie. Panie, bądź mi ucieczką. W Twe ręce składam mój los. W Twojej dobroci moje zaufanie. Pokazuj mi drogę we wszystkich moich sprawach. Bądź mi w życiu ostoją, radością u Jego kresu, a w śmierci przejściem do pełni szczęścia. Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim, bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, a Jego imię jest święte. Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się Go boją. Okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich. Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych. Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Ujął się za swoim sługą Izraelem, pomny na swe miłosierdzie, jak obiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Jeżeli chcesz usłyszeć więcej modlitw, zasubskrybuj kanał Zjednoczeni w Modlitwie, wciśnij dzwoneczek, aby na bieżąco pokazywały Ci się wszystkie nasze modlitwy, daj łapkę w górę, a w komentarzu wpisz intencje, w jakich chciałbyś się pomodlić. Szczęść Boże! Z Panem Bogiem!